Witam, ja jestem Zenek, a to jest Gwint, wiedźmińska gra karciana, zamknięta beta na chwilę obecną. Dzisiaj dostałem zaproszenie od CD Projektu, dlatego postanowiłem nagrać taki odcineczek. Pierwsze wrażenia, że tak powiem, właśnie z tej karcianki, bo jest to gra karciana, ale to już chyba wszyscy wiedzą. Nie będę tutaj się rozwodził na temat opcji, czy tego, co się znajduje po prostu w grze. Wiadomo, mamy karty, mamy jakieś deki, które są przygotowane przez twórców. Oczywiście możemy tworzyć własne talie, nawet jakąś talię swoją stworzyłem na potworach. Wygrałem na chwilę obecną jedną grę wygrałem i sobie zagramy. Nie będę, tak mówię, rozwodził się to na temat nie będę, opcji, nie będę się rozwodził na temat, czy też nie będę przechodził treningu na chwilę obecną, czy też samouczka. Każdy może to zrobić w swoim zakresie, jeżeli dostał dostęp do tej bety. Ja sobie zagram po prostu swoją kosmiczną talią potworów. Zenon atakuje. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jedną gierkę wygrałem na chwilę obecną. No, długo nie grałem, jakąś niecałą godzinę, że tak powiem, rozegrałem samouczek. Jakie ostatnie słowa? Się wydarł. Okej. Okay. Dobra, to teraz tak, karcioszki, mulligan, co ja bym chciał odrzucić? No tak mówię, dopiero zacząłem w nią grać, więc na pewno jeszcze nie będę wszystkiego ogarniał, więc tam jeżeli są jacyś eksperci, którzy grali w nią, że tak powiem, w samym Wiedźminie, no to sorry, jeżeli będę tutaj, kurczę, nie będę prezentował jakichś kosmicznych umiejętności na chwilę obecną. Dobra, co ja bym chciał wyrzucić? Krowa czempionka? Może krowa czempionkę sobie wymienię. Ten ziomek co? Z każdą zagraną mgłą zwiększ siłę tej jednostki o jeden i zagraj z talii lub cmentarza. Gdy efekt zostanie usunięty, przenieś ją na cmentarz. Czy ja chcę go usunąć? Może go usunę, tego ziomeczka też. Marus, taką złożyłem sobie talię trochę ludzi, no potworów walczących wręcz i odpornych na mróz. Bo w sumie te karcioszki dzikiego gona, większość nich ich ma, z tych kart ma odporność na mróz, więc taką talię sobie złożyłem. Jest większość, jak 3/4 deku to są karty walczące w pierwszym szeregu, jeżeli tak to można nazwać. No nic, dobra, lecimy. Co ja bym chciał zagrać? Mam Geralta na dzień dobry, więc... Jakieś ostatnie słowa? Wiedźmina, chociaż... Nie wiem, czy to dobra opcja, no ale dobra. Zaraz, tu mogę chyba buffnąć tą jaskółką. Jeśli to Wiedźmin zwiększy jego siłę o 12. Mordercza krowa na polu bitwy się pojawiła. Czy ja chcę buffować od razu Wiedźmina? Ile będzie? O 12, 24 będzie miał punktów. 24 punkty siły będę miał. O, z czemu nie mogę? Zwiększ siłę jednostki innej niż. A, innej niż złota. Wej, sorry, to nie zagram. Jeśli to Wiedźmin, zwiększę 12. A to zaraz. To Wiedźmin jest złoty. A czy jest zwykły Wiedźmin? Chyba jest. No nic, co ja chcę zagrać? Mam coś z sumiejką. Po usunięciu stwórz... No te golemy są nawet spoko, no gdy giną, to zostają po nich takie słabe, małe golemy. Czy chcę zagrać tego golema? No niech będzie golem. A złote karty są chyba odporne na karty specjalne, czyli karty pogody. Tak mi się wydaje, bo to, tak zauważyłem. No tak mówię, no to jest raptem gram w giereczkę godzinę, więc... no... Raczej będę jeszcze o sporo rzeczy pytał, albo po prostu będę chciał się ich nauczyć. Mechanik, w sensie. No i zobaczmy, ile mam? 17 versus 1. Na chwilę obecną to jest pierwsza runda. Zobaczymy co... A ta krowa czempionka, co ona takiego potrafi? Po usunięciu stwórz kartę czarta. Czyli ma jakąś agonię ta krowa. Taką hardstone'ową, można powiedzieć. Jak ona ginie, to coś robi. Będzie czart, tylko pytanie, jaką siłę ma czart. Czy ja chcę skipnąć? Chyba chcę skipnąć turę, bo nie chcę nic zagrywać. No i bingo. Grałem rundę, tylko trochę jest, no, mocarne karty. Holy shit, co tu się dzieje? Czemu Geralt został? Te złote karty zostają? No fajnie, mam niezłą przewagę. Szczerze mówiąc, czart. No 9 punktów siły ma czart. To fajnie. Ja dostałem to, podwójna siłę wszystkich jednostek, poza złotymi w tym rzędzie.
Co tu jest? Cóż, kopię wszystkich jednostek roju na polu bitwy. Okej, okay, tylko że nie mam jednostek roju. Znaczy w deku mam jednostki roju, ale rzuciłem sobie tam jakieś pająki. W rzędzie. Czy ja chcę iść wszystko, co walczy wręcz? Bies. Czy może nie? Dobra, nie będzie ten bies. Jeżeli chodzi o talię, to minimalna ilość kart to jest 25 kart. Minimalna ilość to jest 2. O! Gerard przestał być złoty. Zaraz, co ten gość robi? Wybierz dowolną złotą kartę i zmieni ją w srebrną. Okej, no to teraz mogę go buffnąć. Zwiększy jednostki innej niż złota o 8. Tylko, że teraz jak on nie jest złoty, to on chyba jest, nie jest, przestał być odporny na karty pogody. Nie wiem, czy grać tą jaskółkę na tym Wiedźminie teraz? No spróbuję, zaraz wyjdzie. Będzie Geralt miał 24 punkty siły. A co tu się wydarzyło? To tak trochę niefajnie. Tak troszeczkę niefajnie, bo Geralt mi zginął. Czy ja mam szansę w ogóle wygrać tą rundę jeszcze? Redin. Fjol ma siłę. Może jego zagrać. No dobra, niech będzie. No ten gość jest upierdliwy, już miałem kilka pojedynków z tą kartą, ten... Ciężka jazda Burej Chorągwi. Są upierdliwi, oni po dwóch turach coś robią. Po upływie dwóch tur zmień tę kartę w złotą. Aha, w złotą tylko. A on się buffuje wtedy jeszcze przy okazji chyba. On ma chyba wtedy 8 punktów siły, tak mi się wydaje. Podwój siły wszystkich jednostek. Poza złotymi. No Redin jest złoty, to trochę niefajnie. Nie wiem, może zamrozić mu to wszystko. Redin rozumie, że będzie odporny chyba na zmrożenie. Albo ulewny deszcz pyknąć. On ma 19, ulewny deszcz go troszkę osłabi. Albo tego ziomeczkę. A dobra, spróbuję tutaj zrobić. Coś takiego. Mam pierwszą rundę wygrałem, więc tutaj mogę ryzykować. Zobaczymy, co on zrobi. Larum! Dobre oni! Siódemeczka, 26-27. No okej. Okay. Stwórz kopię wszystkich twoich kart roju. Czy ja mam karty roju jakieś? To jest rój. Ten mniejszy golem. A tu szału nie będę dostałem, tylko 2 punkty siły więcej będę miał. To tak szałowa to nie jest jakoś specjalnie. Nie wiem, czy nie zagrać tego deszczu teraz, bo on się bawnie, będzie miał 8. Tak mówię. Tak się bawnął skubany. Zasrani nieludzie. 13. To co? Zagrać sobie trzaskający mróz? Dwadzieścia. No okej, okay. Redin jest odporny, bo jest złoty chyba dlatego. Jesteś jednym z nas, czy nie? Ten gość co robi? Zagraj w... złą kartę stali. No naprawdę, buffnęło go aż tak mocno. 27. Co ja tu mogę podwoić? Dobra, zróbmy tak. Okej, okay, tak. Pacnął mnie katapultą jakąś, czy balistą. 25-28, to może tego ziomka. Jest bezcelowy. On jest odporny. Na mróz. Jeszcze się bawnął właśnie, bo on gdy zabije, to dostaje 2 do siły, więc... Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. A ten koleś co robi? Zagraj wszystkie... Dobra, to zagram sobie tego paszka. Okej. Okay. No tak jak widzę, że oni są odporni na mróz. Pytanie tylko, czy on nie ma tego czystego nieba. 19, 36.
Mógłbym buffnąć tym. To wszystko, to jest tak jedyna opcja moja. Dobra, buffniemy tu, 52. No, zobaczymy, czy ma odpowiedź na to. Naprzód! Do boju! 55, naprawdę? Dobra, stwórz kopię wszystkich twoich jednostek roju. Okej, to tyle. No to chyba przegrałem. Znaczy tą rundę, bo jeszcze jest jedna runda w takim razie. O, ja sobie spasuję, bo nie mam kart. No i on też spasuje pewnie. Ech, wygrał skubany. Ale jemu 19 została? Ej, come on, Semu. Naprawdę? Ha! Nareszcie! No chyba to przegrałem. Co to robi? Naprawdę? To mi się do niczego nie przyda. Ha, bo on też to zagrał i to zostało póki no, na koniec rundy jego. No, niestety to przegrałem. Pogratuluję mojemu oponentowi. God damn it. Naprawdę tutaj wygrałem co? Jednym punktem? Nie. Tu wygrałem 17 do 1, tak? Tutaj przegrałem jednym punktem. Come on. Troszkę niefajnie. GG. 5 fragmentów kart dostałem. Okej. Okej, jestem z powrotem. Musiałem troszkę wyciszyć grę, bo jest zbyt głośno. Zagram jeszcze raz tą swoją talią. Nawet spoko się wydaje. Te potwory wydają się być dość takie przystępne dla początkującego gracza. Wyrządź mi to robactwo! Estet es krasa. Okej. Co ja tutaj mam? Mglaka. Mglaka można usunąć, co ja dostałem? Trzaskający mróz. Golem. Golem jest spoko. Może krowę zostawię? Krowa jest całkiem spoko w takim razie. Jak on, ten czart ma chyba 9 punktów, jeżeli dobrze pamiętam siły. To sobie usunę. Mantykora. Mantikora. Dobra, starczy mi tych zmian. Zaraz zbiorę moich ludzi. Co to? Jaki kret? Poroniec. Pozostaw tę kartę na polu bitwy do końca rozgrywki. Ej, serio? Troszkę niefajnie. Co to za ziomeczek? Krwawy baron. Stwórz jednostkę poroniec lub kłobuk. Okej. Okay. Mantikora? Czy krowa? Dwanaście. Niefajnie. No dobra, niech będzie tak. Chociaż w sumie może... Coś czuję, że to można było spasować po prostu tą rundę całkowicie od razu. Po zagraniu tego ziomka i tego. Teraz trzy. Czy to mantykora mi zostanie jak spasuje? Bo z tego co rozumiem, to po tej umiejętności, ta umiejętność tej mojej frakcji daje mi jedną kartę, która zostaje na polu bitwy. Tak? Czy nie? No właśnie. Więc została mi Mantikora, to miodzio. Okej. Ten gościu będzie do końca gry. Za króla! A, znowu to.
Okej, mam mróz, więc można by zagrać coś, co jest odporne na mróz. Może tak się masz. Śmierć idzie po ciebie. Chcę tu patnąć to, czy to? Chyba to, bo mam w sumie trzaskający mróz, więc ewentualnie będzie można mu obniżyć wartość tych jednostek tutaj walczących w pierwszym szeregu. Ciekawe, czy tylko złote karty są animowane? Chyba wygląda też tylko złote karty są animowane. Nie. Zasrani nieludzie. Ten ziom już też nie jest animowany. No nic, co ja mogę zrobić? On ma 15. Może golemy? Dziewięć to naprawdę. Ja to już nie mam sił. No. 23. Tak myślałem, żeby zagrać coś może, kurczę, blade z odpornością na mróz, a teraz mróz po prostu dropnąć. Może golem jeszcze jeden. Jeden punkt przewagi, cudownie. Wyrżnąć mi to robactwo! Dwadzieścia dziewięć, on tak. To co, może podwoić ich siłę? Tych ziomów, tylko pytanie, czy on nie ma mrozu jakiegoś w rzędzie. Czy ja chcę to robić, czy nie? Wiedza 8, no dobra, spróbujemy. 38, no let's see. No to jest dobre granie tego podwojenia sił w momencie, kiedy mamy jednostki odporne na mróz. I wtedy walnięcie tego mrozu jest naprawdę niezłą opcją później. No a te golemy nie są odporne na mróz. 38, czy chcę skipnąć turę? Mrozu nie chcę grać, a byłby dobry w sumie. Chyba zrąbałem trochę tą gierkę. Powinien grać te jednostki odporne na mróz. Jednak. Dobra, nie będzie tak. 45. Semper Fidelis! Zwiększyły wszystkich swoich identycznych jednostek z dowolnym, w dowolnym miejscu 2. Kogo on tutaj zbuffował? Kogoś zbuffował? Niebieskie pasy. Czy ja chcę grać ten mróz? Stracę ile? 18 punktów. On straci 4, 16, 20. Jest to opłacalne chyba, zobaczmy. To był... What? To jest odporne na mróz? O, to przegrałem. Dlaczego to jest odporne na mróz? Dlaczego to jest odporne na mróz, ja się pytam. Tak, to się nie przyda raczej. Jakieś ostatnie słowa? Niech będzie tak. Mówię, że tą grę zrąbałem.
To ja też spasuję. Jeee, udało się wygrać. Niesamowite. Golem został. No, okej. Nie jest źle. A to jest randomowe chyba, tak? Ta karta, która zostaje, to jest uzależnione, to jest od RNG. Z tego co widzę, to nie możemy wybrać sobie nie kart, po prostu komp nam wybiera. Skończenie rundy, okej. No teraz to jest ostatnia runda, więc to mi się nie przyda specjalnie ta karta. A krowa też jest jakoś, no to mam wszystko, tylko karty walczące w pierwszym szeregu. Niech będzie tak, ten golem. Idziemy! Może jako mam mróz jakiś. Co to jest? Zwiadowca Screenfried. Screenfried? Zwiększaj wszystkich swoich jednostek o tej samej nazwie w dowolnym miejscu o jeden po upływie dwóch tur. Zagraj taką samą jednostkę stali. Trochę niefajne, bo to jest dość silne. Śmierć idzie po ciebie. Dobra, nie będzie tak. Semper Fidelis! 15-19. Tak, młody! Niech będzie tak. Tam ma tylko jedną kartę? Czemu on drugiej nie zagrał? Semper Fidelis! Będę miał 25. No nie ma opcji, przegrałem to. W porządku. Tak, jasne. No to mogę krowę sobie zagrać. Niesamowita. Chyba GG. Dobrze główkujesz. No, spasowano, niestety. 57 do 26. Naprawdę. Pięć razy złoto. Chlip, chlip. Okej, to zagram jeszcze jeden pojedynek. No nie, może tą talię muszę zmienić, ale źle rozegrałem tą pierwszą rundę z golemem, a później mój ten mróz. Mój lud wiele wycierpiał. Zginiesz, robaku. To może zostać. To i to out, chociaż nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. No, mam Geralta. Grom. Czy ja to chcę? No dobra, niech tak zostanie. Co ja bym chciał zagrać? Geralta na dzień dobry? Zaraza. No zróbmy tak. Tu jest Elfia Ziemia Dwan. Tu jest Elfia Ziemia Dwan? To on mnie obraża? No nic. Wiedźmin, zwiększ siłę. No, nie mogę zagrać tego, bo to złoty jest wiedźmin. Jeśli jednostka jest wiedźminem, zwiększ ją o 6. To też nie mogę na złotą kartę zagrać. No, come on, naprawdę? Może zagrać to, chociaż nie, to nie ma sensu. A może na Wiedźmina też dropnąć? Też nie mogę na niego to zagrać, no come on.
Dobra, robię tak. Co to jest? Co on mi to za kukułcze jajo podrzucił? Okej, zróbmy tak. Czyli to zostanie, a Geralt może zostać po prostu sumiejki, tak? Z pasywnej umiejętności mojej frakcji, więc ewentualnie dwie karty mi zostaną. 19, czy chcę skipnąć turę? A może zagrać swoją krowę? Tak. Nigdy nie chybiam. Co tu się dzieje? O, mordeczka. Zmniejsz siłę o 5, come on, naprawdę? Ja mam 15, 10. Nie no, krowy się nie opłaca tutaj buffować. Ja chyba skipnę to. Jest trochę ryzykowne, ale chyba tak. Albo zagrać Redina. Jak będzie. No dobra, teraz zobaczmy, jak zadziała ta mechanika. Co u mnie zostanie? Tak, to zostanie na pewno. Co jeszcze zostało? I co, reszta poleciała w cholerę? To myślałem, że to moja umiejka jeszcze zadziała i dwie karty zostaną. Się trochę przeliczyłem. Nie wiem, czy nie zagrać przypadkiem tej tego. No, chociaż nie, poczekam z tym strzaskającym mrozem jeszcze. Na słabą kartę strasznie. Muszę pozagrywać swoją. Raz kozie śmierć. Jak zagram kartę specjalną, to ten ziomek się bawnie. Zwiększ siłę o 3 za każdym razem. Wszystko w porządku. Za każdą zagraną kartę specjalną. To jak to będzie? Jak ten trzaskający mróz teraz na niego zadziała? To mnie ciekawi. No i przetestuję to. A, osłabi on się tak jeszcze bawnie. No dobra. Dostał 3, ale i tak został osłabiony. No dobra. Jest to logiczne. 7-6, cudownie. Okej. Okay. 15-14. Co mu to dało? Co ja mogę zrobić? Znowu to zagrać? 15... Bies. No tego się nie opłaca grać, tego biesa w ogóle, jak mam zagrać później ten trzaskający mróz. Kogo tu mogę buffnąć? Zwiększ siłę wszystkich jednostek o tej nazwie po stronie wskazanej jednostki o 4. No dobra, to może te pająki buffnę. A, ten też się zbuffował. No tak, dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. To później najwyżej dropnę na koniec ten trzaskający mróz i znowu mu osłabię wszystko. Glak, za każdym. A, za każdą zagraną głą zwiększ siłę tej jednostki o 1 i zagra ją stali lub cmentarza. Ej, dobra, to ten gościu został mi z deku zagrany. Zostanie usunięty, przenieś ją na cmentarz. No dobra. Okej, ile mam? 16-20. Trochę niefajnie. Dobra, zagramy sobie biesa w takim razie. Nigdy nie chybiam. 5, 15, 22. Czy jak chcę buffnąć tych gości? Zwiększyło jednostki inne niż złoto 8. Dobra, buffnę sobie tego ziomka. 27, 25, super.
No on już drugiej mgły nie zagra chyba. To później można by te karty buffnąć tym rogiem dowódcy. Całą tą ekipę strzelców, tak powiedzmy ich nazwę. I będzie to może jeszcze do wygrania. Winniśmy sobie pomagać. 38. To co? Trzaskający mróz chyba. Zostałem mu dwie karty. Ja mam tutaj asa w postaci rogu dowódcy. Naprawdę? Come on. Bawne to wszystko. No i tak wygrał. Seriously? Okej, u mnie zostanie jedna karta, tak? Zobaczymy, co ja dobiorę. Ten jest. Ale ma 7 punktów życia, okej. To nie jest najgorzej. Naprawdę? Stwórz kopy wszystkich twoich jednostek roju na polu. To jest rój? To nie rój. No to tyle w temacie, nic więcej nie zrobię. Mam jednostkę, która ma 7 punktów siły. No nic, zobaczymy, czy on coś zagra, czy skipnie. Mój lud wiele wycierpiał. On sobie wymienia kartę, aha, to spoko. No to nic, zobaczymy, co dobierze. Tyle chyba, co mogę zrobić. No i zobaczymy, czy on ma coś silniejszego. Miałeś kiedyś połamane kolana? 6-4. No to cudownie, przegrałem. No nie wierzę, naprawdę. Come on. Nie mógł jakieś mgły zagrać. No bez jaj, by te mglaki chociaż wróciły. Ach, na co zrobić. No nie, tak mówię, to jest początek jakiejś tam, powiedzmy, gry w gwinta mojej, więc no nie ma co się dziwić, że tutaj przegrałem, chociaż tam jedną rundę udało się wygrać. No nic, ja będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z gwinta. Myślę, że sobie troszkę w nią, w tą karciankę pogram. Na razie, do zobaczenia, hej!